Dobry wieczór Państwu. Mamy ogromną przyjemność w imieniu uczniów i organizatorów powitać wszystkich obecnych na pierwszym dorosłym balu maturzystów 9 ogólnokształcącego Liceum imienia Klementyny Hoffmanowej na studniówce HOF Studniówka 2022. Szczególnie witamy rodziców i najbliższych, dla których podobnie jak i dla uczniów jest to wyjątkowy dzień. Witamy serdecznie najznamienitszych gości, jakimi są nasi wspaniali nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły. Brawa, proszę Państwa. Witamy panią dyrektor Joannę Kiełbasę, panią wicedyrektor Annę Sutkowską, pana wicedyrektora Adama Rębacza, witamy wszystkich, którzy choć nie mogą nam dzisiaj towarzyszyć w auli, oglądają nas za pośrednictwem transmisji online. Droga młodzieży, w imieniu wszystkich rodziców najserdeczniej witamy Was. To chyba pierwsza taka noc w życiu, kiedy uświadamiacie sobie, że nie jesteście już dziećmi. Nie chodzi tu o wygląd, garnitur, piękną suknię czy modną fryzurę. To poczucie, że dojrzeliście do tego, aby zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Nie możemy Wam dzisiaj obiecać, że będzie to łatwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych, a o marzenia trzeba walczyć. Z całego serca my jako rodzice życzymy Wam powodzenia na maturze i w dalszym dorosłym życiu. Mamy nadzieję, że te symboliczne 100 dni, które pozostało Wam do egzaminu, upłynie w spokojnej i twórczej atmosferze. Życzymy Wam pomyślności, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi do wymarzonego celu. Dziś czas zabawy. Mamy nadzieję, że ten bal będzie dla Was niezapomnianym przeżyciem i pozostanie na zawsze wspomnieniem młodości. A teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Joannę Kiełbasę. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt i wielka przyjemność móc również razem z rodzicami przywitać Państwa w tej pięknej auli. Jesteśmy, gościmy w budynku Politechniki po raz pierwszy i myślę, że nie tylko dlatego jest to historyczny moment, również dlatego, że pandemii, dzięki ogromnej determinacji rodziców, udało nam się spotkać. Gorąco witam również wszystkich gości, przyjaciół naszego liceum oraz dojrzałam swoim okiem ubiegłorocznych maturzystów, absolwentów szkoły. Ich witam szczególnie serdecznie, ponieważ oni w ubiegłym roku nie mieli swojego balu. Także proszę Państwa, wielkie brawa dla rodziców, że dzisiaj możemy się tu spotkać w tak pięknym gmachu i cudownej atmosferze. Zapraszam do mnie tutaj na środek panią profesor Małgorzatę Michalską-Sikorską i pana Adama Rębacza, wicedyrektora szkoły, bo chcielibyśmy razem, drodzy rodzice, bardzo serdecznie Wam podziękować. Ja dodam jeszcze taką rzecz, że dzisiaj również jest historyczny moment, ponieważ do tej pory organizatorem studniówki, balu studniówkowego zawsze byli nauczyciele. W tym roku oddaliśmy organizację rodzicom
I chcemy Państwu bardzo serdecznie podziękować, bo to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, żeby tyle osób w takich okolicznościach, szczególnie w czasach pandemii, mogło się spotkać. Drodzy rodzice, może jeszcze oddam głos panu dyrektorowi Rępaczowi, który bezpośrednio nadzorował przygotowania. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja w imieniu wychowawców klas maturalnych chciałem bardzo podziękować rodzicom za przygotowanie w tak trudnym czasie. Było wiele problemów, wszystkie te problemy państwo zwalczyli. Bardzo jesteśmy wdzięczni za organizację balu studniówkowego. Dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy się bawić fantastycznie dzisiejszego wieczoru. Szanowni Państwo i kochani maturzyści, serdecznie dziękujemy wszystkim, Wam w szczególności za te przygotowania w trudnym czasie do studniówki, do dzisiejszej studniówki i życzymy Wam cudownej, udanej, bezpiecznej zabawy do białego rana. Na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Klaudii Żuber-Wigórskiej, chciałbym złożyć kwiat. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, drodzy uczniowie, okazją do tego spotkania, trochę innego niż na co dzień w murach szkoły, w ławkach i przy tablicy, jest Wasz zbliżający się egzamin maturalny. Chciałabym tylko króciutko uspokoić Was i powiedzieć, że ja jestem przekonana, że już jesteście bardzo dobrze przygotowani, a te ostatnie 100 czy może trochę mniej dni wykorzystacie jeszcze na ostatnie powtórki, być może końcówkę realizacji materiału. Pamiętajcie, że my, nauczyciele, mówię tutaj też w swoim imieniu, pozostajemy w gotowości, żeby Wam pomóc, jeszcze odpowiedzieć na ostatnie pytania i jeszcze udzielić ostatnich dobrych porad, jak rozwiązać zadania. Jak mam prośbę o ciszę. Kochani. Ja mam, proszę mi wybaczyć, ale mam takie belferskie odruchy, że jak nie ma ciszy na sali, to nie można prowadzić spotkania. Drodzy maturzyści, życzę Wam dzisiaj, żebyście nie myśleli o tych egzaminach, o tym egzaminie dojrzałości. Z własnego doświadczenia wiem, że bal studniówkowy pamięta się całe życie. Będziecie spotykali się 10, 20, może więcej lat po maturze i oczywiście wspominali te dni spędzone w budynku szkoły, ale ten bal na pewno będzie wracał. Życzę Wam, żebyście bezpiecznie, spokojnie i wesoło spędzili tę dzisiejszą noc. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Pani dyrektor, szanowni państwo, bardzo dziękujemy za miłe słowa. To czysta przyjemność móc włączyć się w organizację balu, no gdyż to są nasze po prostu dzieci, państwa uczniowie i nie mogło być inaczej. Dzieci nas determinowały do tego, pandemia, nie pandemia, studniówka ma być. Także dziękujemy bardzo i przechodzimy teraz do oczekiwanej przez wszystkich chwili. Szanowni Państwo, za moment nastąpi chwila, na którą czekamy z zapartym tchem. Polonez w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Rozpoczną go uczniowie z klasy 3A oraz 3B. Choreografię do polonezów przygotowała Maja Kubiak oraz Gabrysia Oleksińska. Tradycyjnie poloneza poprowadzą dyrekcja oraz wychowawcy klas wraz z towarzyszącymi im uczniami. Pani dyrektor Joanna Kiełbasa zatańczy w towarzystwie ucznia 3G Jana Wigórskiego. Następnie wicedyrektor Adam Rębacz z uczennicą klasy 3B Nadią Plichtą. Wychowawczyni pani Małgorzata Michalska-Sikorska
z uczniem klasy 3 G Krzysztofem Gallą. Wychowawczyni pani Danuta Przeździecka wraz z uczniem klasy 3 C Janem Machowskim oraz wychowawca pan Szymon Kucharski z uczennicą z klasy 3 E Katarzyną Słomkowską. Szanowni Państwo, drodzy maturzyści, prosimy o ciszę. Poloneza, czas zacząć.
Proszę Państwa, wielkie, wielkie brawa. A teraz, proszę Państwa, zobaczymy drugą grupę uczniów klasy 3G i 3F. Zapraszamy do Poloneza. Poloneza, czas zacząć. Thank you.
Thank you.
oklaski, które, kochani, zebraliście po wykonaniu poloneza, w 100% odzwierciedlają trud, zaangażowanie, stres, który towarzyszył przygotowaniom tych układów. Było pięknie i jeszcze raz Wam gratulujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani rodzice, drodzy pedagodzy, szanowni Państwo, czekaliśmy na tę chwilę prawie 3 lata. W klasie pierwszej wydawała się nam ona tak odległa, że niemal nierzeczywista. Dziś staje się faktem mimo wielu, wielu przeciwności losu. Przed nami noc pełna niezapomnianych przeżyć i mam nadzieję, że jedna z najlepszych w naszym życiu. Zanim rozpoczniemy nieco mniej oficjalną część naszej studniówki, chciałabym bardzo podziękować naszym drogim rodzicom za ogromne wsparcie, wiele wieczorów spędzonych w szkole przy planowaniu tej imprezy, za miłość i troskę. Dziękujemy wszystkim pedagogom za ogromne zaangażowanie w procesie nauczania i wychowania. Szczególnie chciałabym podziękować mojemu całemu komitetowi studniówkowemu, moim przyjaciołom ze szkoły, bez których ta impreza by się nie odbyła. Każda klasa miała swojego przedstawiciela, który pomagał mi przez te ostatnie miesiące. Nagrodźmy ich zasłużonymi brawami. Przed nami jeszcze wiele wyzwań. Egzamin maturalny, wybór uczelni i dojrzałe decyzje. Ale dzisiaj zapomnijmy o tym na chwilę. Bawmy się najlepiej, jak potrafimy. I niech ten wieczór przejdzie do historii. Życzę Wam wszystkim udanej studniówki. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie dziękujemy wychowawcom, dziękujemy Nadii oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w organizację tej studniówki. To wiele, wiele godzin pracy, prób, także wielkie, wielkie brawa. Proszę Państwa, długo oczekiwana chwila, pełna emocji i stresu. Zapraszam uczniów 9 Liceum imienia Klementyny Hoffmanowej do walca.